Nazywam się Bartosz. Moim zainteresowaniem są owady. Nazywam się Bartosz. Jestem z pierwszej C i interesuję się owadami. Najbardziej lubię pająki. A moim ulubionym owadem są... Ja mam dwa ulubione owady. Mrówki i żuki. Owady mają trzy części ciała. Głowę, tułów i odwłok. Mają trzy pary odnóży, czyli sześć. A pająki różnią się tym, że mają dwie pary ciała, głowę i odwłok, i mają cztery pary odnóży, czyli osiem. Do grupy pajęczaków zaliczane są kleszcze, skorpiony i pająki. Do grupy owadów zaliczane są żuki, mrówki, motyle i chlabąszcze. Dżdżownice. Jeszcze są pierścienice, czy takie jak dżdżownice, pijawki albo skulice i stonogi. Skulica to jest taki owad, że jak go się weźmie, to on się zmienia w taką kulkę z pancerzu i może tak spaść, sturlać się. I to jest jego strategia obronna. Teraz tu pokażę z książki. Mrówki. To jest taka mrówka, która ma żądło i bardzo długie żuwaczki. Mrówki tkaczki biorą swoje larwy i używają ich jak nitki, bo one tworzą taką jakby nitkę, która może związywać razem liście. A to są zwyczajne mrówki. Ich gniazda mogą być ogromne. Gdzie to było jeszcze? Tak. Jeszcze tutaj są żuki. Tego to zapomniałem, jak on się nazywa. To jest chlabąszcz majowy. Najbardziej mi się też podoba ten gatunek biedronki, żółto-czarny. To jest chyba zwyczajny żuk, bo to są te majowe. Teraz dalej tu. Co tu jeszcze mamy? Tu motyle. Tutaj mamy karaluchy, do którego zaliczane też są... to było? Nie, to było to chyba. Jest. To. Dobra. Karaluchy są, że jak na przykład oderwie się im głowę, no to one potrafią przeżyć tydzień, a potem umierają z głodu i z braku wody. I tu są pająki. A z pająków najbardziej lubię tarantulę. A tego pająka kiedyś spotkałem, jak założyłem na nie pułapki. A najbardziej lubię tarantule i czarne wdowy. A to są termity, które wgryzają się w drewno. A to jest taka osa, która jak wbije swoje żądło w odwłok pająka, to w środku niego składa jajka. A to są pająki takie przeciętne, skakunowate. A to jest pająk taki ziemny, tutaj jest taki mały.
No. Ten skakunowaty jest najbardziej przeciętny. Tego można spotkać na Madagaskarze, a ten jest dosyć dziwny. No bo ma tutaj ma tylko tu i ma tylko chyba ma tylko tu oko. I skakunowate potrafią potrafią widzieć naokoło. No. Termity potrafią też jeszcze robić kopce większe, 100 razy większe od człowieka. O, tutaj mamy tak, to jest termit, który jest wojownikiem. On chroni królowej. To są zwyczajne termity, które budują, a te termity potrafią bardzo mocno gryźć, że jak ugryzą, no to potrafi naprawdę krew polecieć. Dobra, co my... O, tutaj jeszcze tak. O, jeszcze o tej grupie. Tego pająka to ja... Zaczekaj, niech pan... No, ptasznik australijski. To jest ptasznik australijski. Ten pająk, tego ja jeszcze nie znam, ale to też jest pająk ten australijski. A to jest taki pająk, to jest pająk taki, który ma paski na ciele. Widziałem go raz na działce. On jest dziwny, bo pajęczynę robi z dołu odwłoka. O, jeszcze tutaj znalazłam. O, tutaj też są skakunowate. To znaczy chyba z tamtymi się to pomyliłem. Tamte to były biegaczowate. To są skakunowate. No, te potrafią obrócić oczy wokół siebie, bo mają... No bo tutaj mają jeszcze tylne. Miara ich skoku zależy od wypuszczenia pajęczyny. Jak daleko wypuszczą pajęczynę, tak daleko potrafią skoczyć. A ofiary atakują z zaskoczenia. Są takie dokładne, że potrafią nawet muchę złapać jednym skokiem. Pasi koniki, czy nie? No, a to ważki. Ważki. No. Bo ważki mają takie długie odwłoki i najczęściej są spotykane nad stawami. Mają duże oczy, które składają... To jest jeszcze jedna cecha owadów. Duże oczy składające się z małych... Z takich małych... oczek. No, skończyłam. A lubisz motylki? Słucham? Motylki lubisz? Motyle? Motyle? Najbardziej to ja ćmy lubię, a w tej książce to ich nie ma za dużo. A masz jeszcze inną książeczkę, czy tylko tą? Nie, inna o owadach to jest taka gruba. A byłeś tu u nas w bibliotece? Znalazłeś coś o wadę? Nie, nie byłam. O, przerwa.